Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do podpunktu C, też chciałem Państwa poinformować, że w przypadku tego projektu został dołączony wniosek o odstąpienie od wymogu określonego w paragrafie 19 ust. 4 regulaminu obrad. W związku z tym otwieram dyskusję nad wnioskiem. Jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, to proszę bardzo. Rozumiem, że nikt. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku, proszę podnieść. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. W związku z tym wniosek został przyjęty. I przystępujemy do przedstawienia projektu uchwały według druku 7413 w sprawie zadania powierzonego w zakresie budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem w 2014 roku. Zgodnie z procedurą jest już termin na podjęcie uchwały w sprawie listy rankingowej w ramach tego zadania powierzonego. Co zgodnie z procedurą, także już jakiś czas temu zarząd przesłał propozycje tych zadań, propozycje konsultowane z Komisją Infrastruktury i Inwestycji do ZIKIT-u. Te propozycje i ta lista rankingowa, która stanowi załącznik, jest tożsama z tymi propozycjami przesłanymi wcześniej. Tak jak mówię, było to konsultowane z komisją. W związku z tym otwieram dyskusję nad projektem. Jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, proszę bardzo. Rozumiem, że nikt. W takim razie przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały według druku 7413 w sprawie zadania powierzonego w zakresie budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem w 2014 roku. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie, proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Tym samym uchwała została podjęta.